Z nami Dawid Michelus. Dawid, wyprowadziłeś dzisiaj naszą drużynę Huzarz Poland na prowadzenie w rewanżowym meczu z Mexico Guerreros. Jak się czujesz po walce? Jak odczucia? Już lepiej się czuję. Jak zeszłem z ringu, trochę mnie brzuch bolał, ale po chwili wszystko wróciło do normy. Dziś boks w nowej wadze, zadebiutowałeś w kogucie. Odczułeś to jakoś podczas walki, kondycyjnie, siłowo? Czułeś się lepiej czy gorzej? Lepiej się czułem, ponieważ to jest moja waga. Ja całe życie praktycznie boksowałem w tej wadze. Teraz ostatnio, przez ostatni rok boksowałem 61. No nie wychodziło mi. Teraz wyszłem do ringu, pokazałem, co tak naprawdę potrafię. No wiadomo, dobre odżywki. Mieliśmy dietetyka, masażystę. Wszystko po wadze, wszystko wróciło do normy po prostu. Waga była o 12. Na drugi dzień dopiero o 20 walczyliśmy, więc dało się wrócić do normy. Była to twoja druga walka w WSB, poprzednia z bardzo renomowanym rywalem, bardzo emocjonująca, teraz wygrana na WSB. Jakie są twoje pierwsze odczucia odnośnie walk w lidze zawodowej, odnośnie tego, że walczysz bez kasku na nowym dystansie? Jak czujesz się w tej formule? Bardzo dobrze. Ja ogólnie zawsze, jak były treningi, to lubiłem bez kasku potrenować, bez koszulki, właśnie sparingi czy coś takiego. I było mi to na rękę po prostu. A teraz udało się trenerowi Hubertowi po prostu Polskę wprowadzić do tego WSB i jest naprawdę znakomicie. Jakie dalsze plany? Powrót na salę Husarsów i dalsze ciężkie treningi z Hubertem Igaczewem? Zgadza się. Teraz wiadomo, trochę wrócę do domu, potrenuję swoim trenerem Sławomirem Nowickim. Ja jeszcze szkołę kończę u siebie, więc trochę tu potrenuję i wiadomo, jak będę miał jakieś zawody, wracam tutaj 2-3 tygodnie, trenuję nawet więcej i wracam potem do piły. Ale ogólnie w 56 kilo będę startował w Polsce, a na takie mecze będę robił 54 kilo. Trzymamy kciuki, powodzenia. Dziękuję bardzo.